Jeszcze raz. Jeszcze raz strzelec. Jeszcze raz strzelec, zaufaj. Partiatik! Live. Gry tak gra jak coś jest maszynowe? Nie. Ta postać ma ulepszoną tego. Modyfikator do obrażeń dystansowych, dlatego ja tyle biłem. Kryt by tu mniej dał. Unik. Grajmy uniki i obrażenia dystansowe. Skupmy się na unikach obrażeń dystansowych. Tym razem. Ok. Już nigdy nie oddaję, jesteś skazany na wieczną grę w Brotato. Chyba ta pakt z diabłem wygasł. Sadgę. No ale to dobrze, ta gra oddaje. Będę se grał. Iluj. Tak speeda. Czekajcie sekundkę. Właśnie się zastanawiam jak ten. Ale chyba tak jak mówię, obrażenia dystansowe i uniki. Się skupimy na tych. 10% atak speeda. Za 2% obrażeń. W sumie to jest opłacalne. Bo ja procentówki i tak mi mało zmienią. Obrażenia dystansowe plus kryt muszę oddać. Ale to ma razy 1,5 ledwo. A obrażenia dystansowe już dużo same w siebie dają. Nie wiem czy się opłaca tego kryta. Bo ten mnożnik jest cienki bardzo na tej broni. A uniki, no to jednak uniki. Dobra, zraszujmy 6 Uzi. I zobaczymy jak będzie. Nice. Dobra. Węża i to myślę, że fajne połączenie będzie na Uzi, bo ten ogień się będzie bardzo rozprzestrzeniał po tych mobach. Weźmy to, minus 1 HP, ale warto, uwierzcie mi. Po co wąż? No bo tam takie ubaca daje ogień. Widzisz po to, pali się cała armia. Procent szans na unik to 50% szans na unik, no ta albo się to uniknie, albo nie. 99% szans na unik to jest jak 50%. Albo unikniesz, albo nie. Filuj. To weźmy ten unik. Nie, tego nie, maszynowy. Co tu chodzi? Przecież już mam węże. Okulary? Nie, ja mam dodatkowy zasięg z Uzi. Jak mam 6 Uzi, nie opłaca się. To 37 kosztuje. Nie, tego się nie pyli. No tuś to szym się, no. Dobrze mówisz też. 5 kg od Illoy. Dobra, clearek. Jakie znacie poza Bitcopem i jest your grace tego typu gry? Bo serio, pierwszy raz w sumie grałem w taką grę, a tak mi się spodobało, że jest Luj. Czy chciałbym niedługo zrobić jeszcze jakąś taką grę? FNAF? Chyba kłamiesz. Zara Gong. Nie lepiej grać po dwie bronie. Ale
A, że o to ci chodzi, fizowaty? Kurde, nie wiem, ma to jakiś sens. Też możemy też tak spróbować. Bo ma to sens, tylko laserowa jest taka sobie ogólnie. No, no ma niby to przeszywanie, ale zobacz, na drugim poziomie. 57 obrażeń, ale jest tak wolno, że jest luj. Weźmy tego expa. Mogę wziąć to w sumie. Medyczna pukawka, ale to nie na tego. Ale ogólnie też ciekawa broń. Przeszedłem 12 ręki, mnie lipa wyszła tam. Beholder może się spodobać? No nie grałem i ciągle mi proponujecie, wnerwia już to. I nie wiem, czy to chcę zagrać, ale podobne jest. Jeśli się spodobała ta gierka, to Bitcoin i Mind Scanners. We the Revolution. No właśnie, widzowie pisali, że ta gra też jest bardzo dobra. Polecacie ją? Ujujuj! Trzeba uważać na te pociski, one tyle DMG zadają. Jeprz. Kurde, skrzyni nie było. 12% obrażeń. Albo skipnę. Te procenty mało dadzą, ale mogę wziąć to niby trzeci poziom. Not tonight, taka sama grafika jak w Acer Grace, ale ogólnie gra podobna, czy tylko grafika? Tego kryta raczej nie, bo to mało da. Znaczy, kurde. Dobra, wezmę te obrażenia, no czwarty poziom, no to już jesteś warf, tego nie chcę, maszynowy. Not tonight. Też nie są. Jeden żyje za każde posiadane jedno obrażenie od żywiołów. Ciekawa rzecz. Ile to da? 17. Czyli dało 2 HP zamiast 3. Zagrajmy tak, bo to się i tak zwróci pewnie w 3 tury. I potem już będziemy zyskiwać. A jest dość tanie. Muszą skrzynki dropić, żeby to się zwróciło, więc ja pierdzielę, gdzie ja dostałem? Ty się jak? Obrażeń dystansowych praktycznie nam nie lecą w tej grze, a wtedy nam na tamtym razie leciały. I bije po 5. W tamtej rundzie to biłem chyba po 10. Przy tylu pociskach to jest różnica gigantyczna. Niedobrze. No i jest coś. Moduły wysłuchane. Weźmy. 12-13 tam było, no to jest duża różnica. Niech jakieś drzewka przyjdą, szybko zbierzemy jakąś skrzyneczkę i gitara. Ja pierdzielę. Dobra, jest skrzynka. Czyli... Ile mamy uniku? Nie patrzyłem. Jak 50 już? Ha, bo tak albo nie, masz rację. Jednak 50. Nie dotykaj szmatą, dobra. Weźmy to. Tutaj bym wziął obrażenia dystansowe jakoś. Chyba, że unik na pałę i luj.
jesteśmy. I szybkość może, co? Bo nie mamy jej wcale. Szansa na kryta 10%. Za jeden armora. W sumie. To może być opłacalne. Tak szczerze. Weźmy. No to 10% to w sumie to leci tych pocisków sporo, więc no coś tam będzie wchodzić, ale no czy to jest aż tak opłacalny ten kryt na tych broniach? One mają małe DMG. Ale za jeden armora to można poświęcić. Jakąś skrzynkę trzeba wydrobić. Iść! Ja pierdzielę, jak ktoś zagądził. Jest skrzynia. Ja pierdzielę, setki nie podniosę, aleluj. Dystansowe 1. Dobra, to weźmy prędkość ataku. Tylko szansa na kryta minus 4. Ale w sumie jak to wezmę i będę miał 0 armora z powrotem, ale 6% na kryta wtedy. Ale to ogólnie jest takie chyba sobie. Nie, to się nam nie przyda. Nie biorę tego jednak. Dobra, teraz jest spoko już. Ale zobaczcie, 14. Wtedy to było 24. 10 więcej mieliśmy. Ja pierdzielę. Dużo wchodzi tych krytów. No jak nie wypadają obrażenia dystansowe, to można coś tam tego kryta popatrzeć. Wyjdziemy na podobną. Ile mamy tych uników, bo to znowu nie spojrzałem. Osiemnaście. 50 klasycznie. 18, no to kurde. Wtedy mieliśmy 3, więc jest lepiej, ale i tak przydałoby się trochę więcej. Tak 60. O, zwrócił nam się już ten. O, jesteśmy na plus. Z worka. No i git. Ty, 3 skrzynki wypadły. Jo, pierdziel, jak gra oddaje. Healer. Dobra, może coś zhealuje. Nie. No weź. Ale gówniane rzeczy wypadły. Ja pierdziel. To wysysanko. Dobra, weźmy. Weźmy to. Szansa nakryta. No dobra, to wezmę. To jest 16%, to już jest dużo przy takiej ilości strzałów. Wrogowie minus 5%. Weźmy to. To powinniśmy trzymać mapę bardziej sklirowaną. Nie. O nie, to to. 40 zbierania. Ty, ale ja się dużo niby leczę. Warto? Ja mam... Kurde, teraz nie. Ja mam 7% wysysania życia, ale ja mam przy takim attack speedzie, ja trzymam max HP cały czas. To się bardzo zwróci. Zaryzykujmy, co? Dawajcie, zaryzykujmy. Na hita jesteś? Nie. Nie jestem.
Zaryzykujmy, mówię wam. Nie, zaryzykujmy. Przysięgam wam, że da radę. Odda. Jestem na hita w sumie. Źle grać. Olu, HP mu zeszło, temu bossowi. Trzeba bossa szybko ubić, bo zaraz się założymy. Umarł! Zabiliśmy bossa! Ja pierdziele! Jezus Maria Boże! Dobra, teraz pytanie, co z niego wypadło? Nie. Weź. 5 pancerza, 5 czasagra, 5 szybkości. 2 wysysania i 2 regeneracji. Ja pierdziele. Ogólnie jest okej, okay, ale warto. Weź. Nie. Wydaje mi się, że warto, szczerze. I tak będziemy się raczej utrzymywać przy HP. Zwłaszcza, że mogę sobie jeszcze dodać Crit Git, no 20% będzie, to już jest serio dużo. Luj i 5 armora, dobra, weźmy. Szansa na kryta znowu, ale nie, ja tu poroluję i lifesteala wezmę. Weźmy to i to. Dobra, raczej będzie git, raczej będzie git, dobra. Dobra, 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 spokojnie. Ty, ja się nie leczę. O dobra, mamy tu reda, co leczy. SG. Uniki trochę trzeba jeszcze. Miałem nie lecieć. Czynia jakaś? Halo? Nie. 12%. Nie, wezmę unik, wezmę unik. Bo te procenty aż tyle nie dają. Przy Uzi. Może regeneracja. Nie, ta regeneracja trochę useless i tak będzie. Skip. Skip. O tak, zarąbiście, wart. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. To jest szansa. Prędkość ataku, kryt, zasięg, regeneracja. I tak ich nie mam. To mogę to wziąć. Bo to nie będzie zabierało HP, to tak nie działa. Bo już testowaliśmy. Wezmę. Dobra. Szczęście, ale wybuchy, nie? Za zbieranie. Nie wiem, czy to brać. 2 lifesteala. Ale za zbieranie. Na to mnie nie stać teraz. Zablokowałem. Dobra, zablokuję 2 rzeczy. Ale zbieranie 6. To zbieranie całkiem fajnie już oddaje przy takiej ilości. Gdzie turę to jest? Tego nie widziałem. A tu. No ten clear jest ładny, tylko że nie chcę umrzeć, wiesz?
No, no ładnie nawet te kryty oddają. Już przy takiej ilości, tam 30%, 30%. O Jezus Mario! Mogę wziąć to za 6. Ten lifestyle przyda się, bo już coraz więcej tego gówna. No teraz świnka. Dziesięć procent lifesteala też jest ładnie. Której teraz fali boss będzie? Ty, opaska by się mi przydała. Opaska. Te przebicie, ja pierdzielę, jakby to oddało na, na tych Uzi. O kurde, ty, bo mnie zmiażdżą zaraz. Ile ich w dupę jest? Co się dzieje? Co się odpieprza? Chyba buget, co? Sto 50. Uzi nowej czerwonej, tego nie biorę. Szczęście za szybkość, weźmy. To mi da 8 HP. Warto? Wezmę, dobra, niech będzie. Trochę za bardzo teraz idę w HP, ale no 44 to w sumie jest przyjemne. Minus 10% wrogowie, 4 odżywiołów. Czerwone Uzi. Ale boss jest dopiero w 18, to zdążymy raczej. Mniej wrogów, mniej siana. Ale ich jest tu tylu, że i tak nie zabijam większość. Dwie skrzynki już, na ujemnym szczęściu. Ezgę. Ładnie, ładnie. Tak, szybno. Obroży... A, odżywiał, dobra. Krycik... Nie, lifesteal. Tu będzie kryt, więc będzie git. Masz Uzi. Czerwone, 39. To już duży przeskok jest. 8. Ty w ogóle 6 inżyniera, czemu ja tego nie miałem tam? Ja mu jem na szczęście, nie zapomnieli? Cześć, co jest? Jeszcze jeden? Wiesz co, zablokuję to. Albo nie, inaczej. Loj. No dwa czerwone teraz mamy. Także no już clear jest jeszcze bardziej popieprzony.
Jest teraz pięknie. Ty, jest szansa duża, że o 18 zabijemy też bossa. Tak mi się wydaje. Tylko trzeba grać w miarę safe. Boże, jaki clear. Krzyneczka, SG. Ta, ujemne szczęście to jest 50%. Zasięg, prędkość... Nie, za wysysanie nie mogę tego zrobić. Jest zbyt ważne na tym etapie gry. Ale tu mogę wziąć prędkość 15. Lepsze niż inżynier. Weźmy... Czekaj, weźmy to. Ty, może skip, to dostanę setkę za free, a i tak było SG. Skip. Mam świnkę, jak mniej wydaje, to więcej dostaję w następnej rundzie. Więc warto mnie aż tak dużo kupować teraz. Czekaj. Ale oni są tanki. Mimo wszystko. Cia. Ale klirek i tak jest po pierwsze niedobry. Przy takim atak speedzie lifesteal jest mega broken. Szczęścia nie chcę. Nic z tego. Mamy 15%. Możemy obrażenia teraz, co? Szansa na unik spadnie. Ale ogólnie to jest fajne. Wezmę to. Wezmę to, co? Jak myślicie? Napiszcie, bo nie wiem. Szansa na unik minus 6, ale tu mamy 5 kryta i 5 i 3 do obrażeń. To jest serio mocne. To nam zboostuje bardzo DMG. Bierz. Dobra, biorę. Luj. Teraz jest boss, to jeszcze jeden skip. Tego nie chcę. Dobra, jeszcze jeden. Ale gówno. Dobra. Nie, tego nie. Dobra, czwórka to ta. Dobra, zagrajmy. Puszczę ten boss. No, za ten unik. O Jezu. Oby przeżyć. O, ten bossowi tu znika HP jak chory pan. Zobacz, co się dzieje z tym bossem! Co się w dupę dzieje? Co jest? Dobra, ty! Mega OP, mega OP. Ty, no to jest totalnie SG. Przynajmniej teraz, no 20 fala to jest sprawdzian umiejętności już. Przydałby się unik do tego czasu albo lifesteal. Minus 35% obrażeń, ale jedno odbicie. To działa na Uzi? Będą się odbijały kule? To jest lepsze niż przebicie, dużo lepsze. Weź. Potrzebujemy uniku. Albo wysysania. Poczekaj, jeszcze jeden. Ostatni.
O kurde, znowu to. Tylko minus wysysanie. Ale no ja to wezmę znowu. Wezmę to. Ta, odbijanie. Ale minus 50% obrażeń. To jest ryzykowne, ale zaryzykujemy. O kurde. Ty, będziemy mieli 50% szansy na kryta. Tu unik trzeba wziąć. I też kryt. Nie no, dobra. To teraz trzeba lifesteal. O jo pierdziele! Archero! Archero się zaczyna. Ja pierdziele, ty załatwa. O ja pierdziele, ty. Co się w dupę dzieje? OP usuj, masz rację, zbyt OP. Do kosza leci ten build. Tylko teraz, żeby się nie zagalopować, jak to zwykle mam. Jak tam w zwyczaju, że w 20 rundzie się zbyt poczuję i wbiegnę w bossa. Ale lifesteal by się przydał większy, troszeczkę już, no. Ale przydałby się. No, sporo nie podniosę. Jo pierdzie, ale szansa na unik. Luj. Tu se weźmiemy szansę na unik lub lifesteal, kto będzie pierwszy. No to już są role, które są drogie fest, aleluj. O Jezus Maria. No nic, dobra. Ostatni ten, 34%. Co się stało? Uzi miałeś? To był pistolet chyba. A luj z tym. To aż tak dużo by nie zmieniło. Ty, po co ja to zablokowałem? Ja już nic nie kupię. Chyba, że to? Nie, też mnie nie stać. Dobra, zagrajmy. Pistolet był? A, okej. Dobra, grajmy. Frajg. Jo, pierdziel. Zacz z Kalmara, jak mu HP znika. Z Kalmarowi. To mi też. Że ja mam lifesteal, szmata. Je te bossy, zobacz te bossy. Co jest? A, moje HP. Ja pierdziel, to jest lepszy niż rycerz. Boże. Jakie to było OP. Ty najmocniejszy build, jaki zrobiliśmy w grze. No, lifesteal, rykoszet, kryt. Wszystko się tu dodało po prostu. No, przy takim attack speedzie te rzeczy po prostu mega skombiły. No i obrażenia dystansowe 50% mocniejsze na tej postaci. Mieliśmy tylko 50 HP na tym buildzie i wystarczyło. Bo DMG było tak duże. Zarąbiste. Chory wypad, 12 max HP, 25% wysysania życia, odnosi 1 punkt obrażeń na sekundę, minus 100 regeneracji. Zarąbisty on jest, też pod full atak spina tego. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.